Witam Was, kochane i kochani, ponownie na moim kanale. Dosłownie przed chwilą nakręciłam filmik o mojej pielęgnacji wakacyjnej, o kosmetykach, które zabieram ze sobą na wakacje. Możliwe, że filmik już jest dostępny na kanale lub pojawi się zaraz po tym filmiku, także jeżeli jest, to linka dam Wam na dole. Natomiast teraz chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które zabieram na swoje wakacje. Tak jak już mówiłam w poprzednim filmiku, ja wyjeżdżam na wakacje aż na 3 miesiące, ponieważ skończyła się sesja, ja mieszkam w innym mieście, także wyjeżdżam na całe 3 miesiące. Zgromadziłam i otoczyłam się toną kosmetyków, które chcę zabrać ze sobą. Część kosmetyków chcę przetestować, część mam dobrze sprawdzoną, część wykorzystam do malowania siebie, koleżanek, także mam tutaj tego dosyć sporo. Nie pokażę Wam na pewno wszystkiego, bo ten filmik by trwał 2 godziny. Natomiast pokażę Wam taką esencję, to co na pewno chcę Wam pokazać, co wiem, że jest fajne i zabieram na swoje wakacje, bo zasłużyło. Po pierwsze, absolutni ulubieńcy, paletki Zoeva, jest to Coco Blend, Naturally Yours i Rose Golden. Moje 3 i jedyne paletki Zoeva, sprawdzone doskonale, wiem, że mogę wyczarować nimi cuda i są naprawdę wysokiej jakości. I do nich oczywiście baza Urban Decay, bardzo dobrze się sprawdzona, również doskonale się na niej trzymają te cienie. Jeśli chodzi jeszcze o cienie do powiek, to zabieram takie poczwórne cienie z My Secret, szalone kolory, którymi można też wyczarować albo papuzi make-up kolorowy, albo za pomocą jednego tylko cienia podkreślić sobie kreskę na oku. Bardzo ładnie wyglądają i są szalenie napigmentowane. Naprawdę nie uwierzyłybyście, ale może zaprezentuję. Patrzcie, jaka pigmentacja. Ja tylko lekko muskam palcami. No po prostu szaleństwo, także myślę, że na wakacje jak najbardziej dobry wybór. Z cieni do powiek jeszcze zabieram ze sobą 2 cienie z Catrice Liquid Metals. Szybciutko Wam pokazuję. Jeden to różowe złoto, drugi to takie brudne złoto, takie stare złoto. Bardzo ładnie się mienią, też pięknie wyglądają na oczach. Fajny makijaż można z ich pomocą stworzyć. Jedzie ze mną również pigment, jest to pigment także z My Secret, Stardust i to jest sypki pigment, bardzo błyszczący do wewnętrznego kącika, do rozświetlenia powieki, bardzo fajnie mi się spisuje również. Jedzie ze mną folia z Make Up Revolution i moja jest w kolorze Rose Gold, to jest normalna folia. Różne są metody aplikacji tej folii i każda daje troszeczkę inne wykończenie na powiece, lubię się tym bawić, fajna sprawa. Biorę również kolor Tattoo i to jest kolor On and On Bronze. Jak mam leniwy dzień i nie chcę mi się specjalnie bawić, to nakładam tylko palcem odrobinę na powiekę i to się jakimś cudem trzyma cały dzień, nawet na tłustej powiece jak moja. Albo używam jako bazy pod jakiś ciemniejszy makijaż. I ostatnia rzecz, którą biorę do makijażu z cieni do powiek, to jest taka kredka Sumita Beauty. Dostałam ją kiedyś w Glossy Boxie i to jest taki połyskujący brązowy kolor, taki podobny do tego On and On Bronze, tylko że w kredce, także pomyślałam, że jakieś krótkie wyjazdy weekendowe, to jest fajna rzecz, wrzucam i mam cień do powiek ze sobą. Kolejna sprawa to dalej makijaż oka, tylko że rzęsy i brwi. Oczywiście jedzie ze mną baza pod tusz do rzęs i postanowiłam wziąć ze sobą 2 tusze do rzęs. Jeden daje naturalny efekt i jest to Calvin Klein. Tylko tyle Wam powiem. Gdzie lecisz? Mega Volume Mascara. On ma naturalną szczoteczkę, także daje bardzo naturalny efekt. Naturalną w sensie nie silikonową. Natomiast drugi to jest wszystkim dobrze znany Volume Million Lashes So Couture. On już daje takie naprawdę wypasione rzęsy, także efekt jest mocniejszy, jak najbardziej wieczorowy. Biorę ze sobą 2 eyelinery, mój absolutny ulubieniec Maybelline, który używam codziennie, namiętnie przez już nie wiem ile, ale bardzo długo, to jest mój drugi słoiczek, jeden starcza na około rok, bardzo go polecam, a drugi to jest Sephora wodoodporny eyeliner granatowy, pomyślałam, że też fajny na lato. Jeśli chodzi o produkty do makijażu brwi, to jedzie ze mną na pewno L'Oreal Brow Artist Plumper i to jest po prostu taka maskara do brwi. Moja jest w kolorze ciemnego brązu. Jedzie ze mną kredeczka, którą Wam już pokazywałam. To jest Maybelline Brow Satin i
Ona mi się bardzo sprawdziła. Ostatnio się ciągle nią maluję. Z jednej strony jest wykręcana kredka, z drugiej strony jest cień, którym uzupełniamy brwi. Bardzo fajny produkt, takie dwa w jednym. No i trzecia rzecz do brwi, którą biorę, to oczywiście Make Up For Ever Aqua Brow. To już takie, wiecie, kiedy chcę mieć pewność, że te brwi są na miejscu, kiedy chcę je dobrze wyrysować, włosek po włosku, poświęcić im czas. Wiem, że jest wodoodporny, sprawdziłam to na basenie, także również na takie wyjścia mokre jak najbardziej się sprawdzi w wakacje. I dwie kredeczki. Jedna kredka jest oczywiście taka cielista, którą używam do linii wodnej, a drugą stwierdziłam, że wezmę Catrice Long Lasting Eye Pencil Waterproof, to jest wodoodporna, w kolorze turkusowym. Piękny daje efekt w połączeniu z czarną kreską, po prostu nad czarną kreską na oku. Bardzo ją lubię też właśnie takie słoneczne, wakacyjne dni używać. Jeśli chodzi o produkty do ust, nie ma ich tutaj dużo. Biorę cztery, bo mam tylko cztery moje szmineczki z Bourjois. To są te wodoodporne, długotrwałe, matowe pomadki Rouge Edition Velvet. Mam tutaj dwa takie bardziej szalone kolory. To jest Ping Pong, to jest Ole Flamingo, taka malinka. Trochę bardziej stonowany róż to jest Nudist i najbardziej jasny. Trochę wychodzi koralowy na ustach, muszę przyznać, i to jest Don't Pink of It. Bardzo je lubię, naprawdę są niezawodne. Dodatkowo jedzie ze mną Purple Rocket z Manhattanu. To jest taka śliwkowa troszeczkę, ale bardzo nawilżająca, fajna pomadka. Jedzie ze mną Essence, to jest ta najnowsza ich kolekcja naturalnych kolorków i to jest kolor 03 Come Naturally. Też dosyć śliwkowy kolor, takie mi pasują. Jedzie ze mną Hoola Benefita, to jest błyszczyk, jedyny chyba błyszczyk, który jedzie ze mną. Bardzo dobry, piękny kolor, taki karmelkowy na ustach, trochę brązowy, w sam raz do opalenizny, bardzo go lubię. No i jedzie ze mną konturówka, to jest akurat Pierre Nelly Liner 01 kolor, czyli taki naturalny, jak widzicie, kolor ust. Dobra, 7 minut, jedziemy dalej. Jeśli chodzi o podkłady, może zacznę od bazy. Jedzie ze mną baza Pours No More z doktora Branta. Baza, która ma w sobie trochę koloru, ale jest trochę lżejsza od tego Benefita, od Professional. Lubię ją na lato. Jeśli chodzi o podkłady, to jadą ze mną trzy podkłady. Jeden to jest Revlon Nearly Naked, który całkiem nieźle wypadł w moich testach na żywo i stwierdziłam, że myślę, że mogę na nim polegać w wakacje. Drugi to jest coś, co skradło ostatnio moje serce. Też pojawił się albo się pojawi test na żywo tego podkładu. Znakomity produkt. To jest w zasadzie puder w płynie, idealny dla bardzo tłustej skóry. Sprawdziłam, mam swoją bardzo tłustą i to jest na razie jedyny podkład, który naprawdę wytrzymał wiele godzin na mojej twarzy, w zasadzie nie zmieniając swojej konsystencji ani swojego wyglądu. I trzecia rzecz to jest miniaturka, taki tester Rimmel Wake Me Up, mniejsza o połowę wersja i mój w kolorze Soft Beige. Też sprawdzony, też bardzo fajny, wiem, że się na nim nie zawiodę w wakacje. Korektory 3. Jeden to jest ta różdżka z gąbeczką z Maybelline. Ona nie jest dostępna u nas w drogeriach, ale spokojnie dostaniecie ją w internecie. Bardzo fajna. Drugi to jest Affiniton, leciutki korektor, który używam pod oczy, trochę jaśniejszy od mojej naturalnej karnacji, mój jest w kolorze chyba 02, tak. I trzeci to jest Estée Lauder Double Wear, taka miniaturka, którą kiedyś kupiłam w zestawie miniatur i on jest już mocniej kryjący do zadań specjalnych, na jakieś wypryski, mój też jest w kolorze 02, bardzo dobry produkt, mocno kryjący korektor. Dodatkowo do twarzy jedzie ze mną jeszcze bronzer z Kanebo i on jest w formie żelu, bardzo lekkiego żelu, piękne daje wykończenie, także bardzo polecam. I coś, co kupiłam z Make Up Revolution, to się nazywa The One Fluid Blusher, to jest takie dwufazowe, tu jest olejek i drobinki, mieszamy to ze sobą, tam jest nawet jakiś mieszalnik, jakaś kuleczka. I te drobinki zawieszone w tym olejku aplikujemy czy to na ciało, czy to na twarz. Stwierdziłam, że będzie fajne gdzieś tam na wieczór, na ramiona, czy na dekolt, będzie fajnie wyglądał. Także też jedzie ze mną, chociaż go jeszcze nie testowałam. I teraz pudry, bronzery, rozświetlacze i tak dalej. Mam nadzieję, że zmieszczę się w 15 minutach. Po pierwsze mój absolutny ulubieniec, puder transparentny z Sensai. Jeszcze tu trochę go mam. Bardzo dobry, cudowny produkt, który nie zmienia koloru naszej twarzy, matowi i robi to, co ma robić.
Dodatkowo jedzie ze mną puder z maka, to jest Mineralize Skin Finish, nie mam go już tu dużo, jak widzicie on się kończy. Jestem trochę zawiedziona wydajnością tego produktu, produkt jest bardzo dobry, natomiast za taką cenę on powinien być moim zdaniem bardziej wydajny, bo on mi się skończył w miesiąc. Jedzie ze mną jeszcze taki puder, który znalazłam w mojej kolekcji i nie mam pojęcia skąd go mam. Jest to Sephora, trochę ciemniejszy kolor, bo medium. W sam raz dla mnie na lato będzie. Tu jest wielkie lusterko po tej stronie, także się przyda na pewno i jest gąbeczka do aplikacji. Prawie jest nowy, nie wiem skąd go mam naprawdę, pewnie na jakieś przecenie kiedyś złapałam. Także te trzy pudry jadą ze mną, plus puder, który jest moim ostatnio wielkim ulubieńcem i to jest Benefit The Professional, który noszę w torebce. To jest puder w solniczce, tutaj mamy taką solniczkę, odkręcamy, nasypujemy do zakrętki, a z tej strony mamy, tadam, pędzelek. Bardzo fajna rzecz, bardzo poręczna, w zasadzie no, jedyne czego tu się można przyczepić to brak lusterka, a tak to jest wszystko w jednym. Dużo tutaj jest produktu, fajne do torebki, tak jak mówię, jest bezpieczny, nic się nie wysypie, bardzo fajna rzecz. Jeśli chodzi o rozświetlacze, to jadą ze mną dwa rozświetlacze, oczywiście MAC Soft & Gentle, wielki ulubieniec, używany praktycznie codziennie, oraz Mary Luminizer, też już całkiem sporo zużyta, też ją bardzo lubię. Jedzie jak najbardziej ze mną. Bronzerów trochę ze sobą zabieram, bo lubię się brązowić dodatkowo. Przede wszystkim Hoola Benefita, którą uwielbiam, którą się konturuję teraz, kiedy już jestem trochę opalona, natomiast w zimie używam również do ocieplania całej cery. Już jest dość mocno sfatygowana, jak widzicie, denko prześwituje. Na pewno kupię kolejną, kiedy ta się skończy. Jedzie ze mną Catrice, to jest w zasadzie cień do powiek w kolorze Starlight Espresso, matowy cień do powiek w bardzo chłodnej tonacji i ja go używam, kiedy chcę wyjątkowo wykonturować mocno moją twarz, mój nos, cokolwiek, ponieważ ta chłodna tonacja sprawia, że on naprawdę wygląda jak cień rzucany przez jakieś tam nasze załamanie naturalne. Jedzie ze mną Bourjois czekoladka, muszę ją zużyć, chociaż nie jestem zachwycona tym produktem i nie mogę go jakoś specjalnie polecić, bo on jest całkiem przeciętny. Już lepiej mi się sprawdza ten bronzer z Catrice, już jest całkiem sporo zużyty. To jest właśnie kolekcja, która wyszła w tym roku, nazywa się Sun Glow. Ma w sobie odrobinę drobinek, ale nie są to jakieś specjalnie nachalne drobinki. Bardzo ładnie brązowi, ma ciepłą tonację, bardzo go lubię. I ostatni mój wakacyjny bronzer, też już ma spore zużycie, ale denka wciąż nie widać. W kolorze medium to jest NYX. I to jest bronzer zdecydowanie w ciepłej tonacji, wręcz takiej terakoty. Może tego nie widać tak na kamerze, ale no jest to taka terakota, bardzo ciemny, ciepły brąz. Też go lubię bardzo do ocieplania mojej karnacji. Z bronzerów to by było na tyle, z pudrów na tyle. Róże, czas na róże. W lecie stawiam raczej na odcienie takie peachy, czyli brzoskwinka, taka koral i tak dalej. I w zasadzie wszystkie róże, które biorę ze sobą, może z jednym wyjątkiem, są podobne. To jest Catrice i to jest kolorek Coral Me Maybe, bardzo ładny i całkiem podobny do niego mój ostatni nabytek, czyli Clinique w kolorze Peach Pop. Piękny kwiatuszek, ostatnio go dość mocno zużywam, ale zużycia na razie nie widać jakimś cudem. Jedzie ze mną również Essence Blush Up i to jest ta mieszanka różu i pomarańczu. Bardzo mi się podoba. Można sobie wybrać ile chcesz różu, a ile chcesz pomarańczu w tym, czy bardziej ciepło, czy bardziej chłodno. Bardzo fajne to jest. To jest Heat Wave Color. I również Essence So Blush i to jest kremowy, jedyny mój kremowy róż i przekonałam się do tego typu produktów. Wydawało mi się, że to nie może działać na tłustej skórze, a jednak działa i wygląda całkiem naturalnie, więc myślę, że w lecie takie właśnie wykorzystanie produktów kremowych da jeszcze naturalniejszy, jeszcze bardziej świeży efekt. I ostatni róż, który ze mną jedzie, to jest Bobbi Brown. W zasadzie to jest niby bronzer, ale to jest zdecydowanie róż. On się nazywa Santa Barbara i to jest róż, który ma w sobie złote drobinki. Przepiękny odcień, przepiękny efekt daje. Widzicie? Jednocześnie jakby róż i rozświetlacz w jednym. Bardzo go lubię też używać i w wakacje, i w zimie, kiedykolwiek. Tak się zastanawiam jeszcze, czy pojadą ze mną trzy dodatkowe rzeczy.
Jeszcze się zastanowię. Również dwa róże Defining Blush z Catrice i to jest matowy. A ja jednak stawiam na rozświetlenie w lecie, także chyba wybiorę te z drobinkami. I również Catrice, też z tej serii, z której mam brzoskwinkę, tylko to jest taka śliweczka. Jeszcze się zastanowię, czy to ze mną pojedzie. I taki cień z Sensic Velvet Touch. Kolor dość szalony, pigmentacja również szalona. Lubię go używać też do linii nad eyelinerem. Coś jeszcze? No pewnie, że tak. Jeszcze rzęsy. Zabieram jedną parę rzęs połówek, którą na jakieś specjalne wyjścia, a będzie trochę imprez rodzinnych i innych w najbliższym czasie, także myślę, że się przydadzą, kiedy będę chciała faktycznie podkreślić mój makijaż i dodać mu trochę więcej kobiecości. I tak prezentuje się kolekcja moich kosmetyków kolorowych na lato. Jedni się pewnie przerażą, że strasznie dużo tego biorę, inni powiedzą, że w sumie nic ciekawego. Trochę tego muszę ze sobą wziąć, bo tak jak mówię, wracam to dopiero w październiku. Mieszkam na drugim końcu Polski i nie ma opcji, żebym po coś wróciła. Także jest tego, zdaję sobie z tego sprawę sporo. Natomiast no, ja lubię mieć te wszystkie maluszki przy sobie, lubię się tym bawić, lubię malować siebie, lubię malować innych. Tak jak mówię, będzie sporo imprez takich rodzinnych teraz u mnie, także muszę mieć tego dość sporo ze sobą. Także wszystko to jedzie ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, kliknijcie kciuka w górę. Piszcie mi w komentarzach, co Wam się podoba, co byście sugerowali na lato zabrać. Może jakie makijaże stworzyć z pomocą kosmetyków, które przedstawiłam. Ja bardzo chętnie również takie makijaże dla Was zrobię przez te wakacje. Mam nadzieję, że uda mi się kręcić filmiki z, równie często jak teraz, kiedy jestem na studiach. Mam nadzieję, że będę miała do tego warunki, sprzęt i tak dalej. Także nie zostawiam Was, jeśli filmiki będą trochę rzadziej, to nie obrażajcie się i absolutnie nie wycofuję się z YouTube'a. Po prostu możliwe, że nie będę miała warunków albo będę gdzieś za granicą. Natomiast zostaję z Wami. Mam nadzieję, że będziecie mieć cudowne wakacje. Ja również już bardzo się cieszę, że sesja się skończyła, że wszystko zdałam i mam długie 3-miesięczne wakacje. Filmik też już jest bardzo długi, także muszę kończyć. Trzymajcie się cieplutko, całuję Was. Pa! To jeszcze raz ja. Przyszłam Wam pokazać, że wszystkie kosmetyki, które Wam pokazałam, kolorowe, zmieściły się w tej kosmetyczce. Niemożliwe, a jednak faktycznie zmieściłam tu wszystkie kosmetyki kolorowe, które Wam pokazywałam. Dzięki temu, że kosmetyczka jest trzykomorowa. Dolna część jest najbardziej pojemna i tutaj upakowałam wszystkie pudry, wszystkie rozświetlacze i bronzery, jak również podkłady. Część boczną umieściłam moje paletki, a tutaj wszystkie mniejsze akcesoria do makijażu. Oczywiście oddzielnie pojadą ze mną pędzle, natomiast no, wszystko zmieściło się w jedną kosmetyczkę jakimś cudem, także bardzo ją polecam. Ja ją kupiłam w TK Maxie, wiem, że są w stałej ofercie, bardzo często je tam widuję w różnych kolorach, w różnych również rozmiarach i kształtach. Fajne jest to, że mają przezroczyste tutaj te okienka, także widzimy, co bierzemy, co gdzie mamy. No i co? Zmykam już, dłużej nie gadam. Trzymajcie się, pa!